Cześć, witajcie. Dzisiaj bierzemy na warsztat model firmy Dragon Ersatz M-Chain, czyli Pantera w wersji G, ucharakteryzowany na M10 Wolverine, amerykański niszczyciel czołgu, który brał udział w operacji Gryf. Zajrzyjmy teraz do środka. W pudełku od razu rzuca nam się w oczy instrukcja, do której od razu przejdziemy. Niebieskimi polami są zaznaczone elementy, które nie będą nam potrzebne. Jest to stosunkowo stary tak naprawdę model i instrukcja jest, z tego co już przejrzałem, jest całkiem sensownie zrobiona. I da się naprawdę wiele elementów odczytać bez większego ryzyka, że coś jednak pominiemy, coś nie zauważymy. Dobrze, jednak dzisiaj nie o samej instrukcji, a o modelu. Co mamy tak naprawdę w środku? W środku oczywiście mamy standardowo, jak na Panterę, praktycznie przystało o przednią górną część wanny oraz tutaj element taki, który przychodzi na wieżę i ma taki dosyć charakterystyczny element dla M10 Wolverine tak naprawdę. Poza tym mamy kalki oraz elementy podtrawione. Są to przede wszystkim osłony filtrów, siatki po prostu. Kolejna torebka to jest już wanna oraz elementy przeszklone. Szkoda, że akurat elementy przeszklone nie zostały zapakowane w inny woreczek, bo tak jak to lata w tej chwili, może się porysować. Kolejny woreczek to są trzy ramki. Tutaj mamy akurat rury wydechowe, widzę, osłony filtrów, mamy też odsłonę silnika, płytę pancerną na silnik, który przychodzi nad silnik. Tu jeszcze widzę jakieś elementy od podwozia tak naprawdę. Kolejny worek jest to w zasadzie powielenie poprzedniego, czyli mamy elementy wanny i podwozia. Koła jezdne, widzę koła napinające i prowadzące. Tylnią płytę pancerną od wanny i różnego typu osprzęt. Kolejna torebka, jest to już wieża oraz elementy kadłuba, które mają ucharakteryzować tak naprawdę nam model na M10. Mam tutaj dosyć charakterystyczne jarzmo dla M10. Płytę tak naprawdę z blachy, która przychodziła na sam front. Oraz tylnią taką osłonę, która ma zakryć w zasadzie kształt pantery, nadać jej takiego kwadratowego praktycznie kanciaka, charakterystycznego dla M10. Następnie mamy kolejne dwie ramki z elementami. Widzę tutaj
elementy dotyczące osprzętu, kadłuba, czyli wanny, wieży, błotniki, rury wydechowe, a także jest już lufa, widzę lufę, cały zamek jest, część wieży tak naprawdę, czyli wszystko to, co ma posłużyć, żeby ten model jednak przypominał nam to, co ma tak naprawdę być założeniem projektanta. I tak naprawdę przedostatni już cztery ramki to są kolejne koła jezdne, cały układ napędowy tak naprawdę z ośkami wstępnymi. I mamy tutaj już ogniwa gąsienic, które będą przychodzić nam na kadłub, bo niestety same gąsienice, jak tutaj już widzicie, są gumowe, trochę szkoda akurat, że do tego modelu są gumowe gąsienice. One po pewnym czasie tak naprawdę będą pękać, rozchodzić się w tym miejscu, gdzie mamy tak naprawdę nity, które mają zespolić tak naprawdę nam gąsienicę. Farba też się nie dobrze trzyma, na pewno będzie trzeba je wymienić. No cóż, model tak naprawdę już jest niedostępny u nas w Polsce. A szkoda, że jest niedostępny, bo naprawdę jest to kawałek ciekawej historii, innej tak naprawdę, gdzie jest niespotykany akurat, zresztą na wystawach, jak byłem, bywałem na wystawach modelarskich, to w zasadzie z żadnego tego typu modelu nie widziałem, dopiero gdzieś tam w internecie wygrzebałem. Dziękuję za spotkanie i widzimy się w następnym odcinku.